sobotę hutnicy bawili się na czwartych głogowskich Floriankach. Podczas festynu nie zabrakło występów muzycznych, konkurencji sportowych i atrakcji dla najmłodszych. Kto nie był, niech żałuje, mówili uczestnicy imprezy. To jest wspaniały czas na to, żebyśmy mogli się tutaj wszyscy spotkać troszeczkę w innym otoczeniu, mając przed sobą troszeczkę inne rzeczy do zrobienia. Myślę tutaj szczególnie o dobrej zabawie, o wsparciu i poświęceniu czasu naszym pociechom, dzieciom, których jest tutaj wiele, i również wiele atrakcyjnych rzeczy znajdzie się dla dorosłych. Ja bym chciał, żeby te chwile tu spędzone dzisiaj rodzinnie zapadły głęboko w pamięć. Tegoroczną imprezę zdominowała tematyka Euro 2012. Akcenty sportowej imprezy, na którą czekają z niecierpliwością kibice, widoczne były na każdym kroku. Jedną z atrakcji był taniec z piłką. 3, 4! Się odbywa doping, my zamierzamy jechać z polską reprezentacją tak naprawdę na wszystkie mecze. Proszę, to będzie meksykańska fala, przysporzy na to młodzież, ćwiczymy układy. Tak gorący doping przygotowywano na mecz, w którym Huta Miedzi 1 rywalizowała z Hutą Miedzi 2. Jest to jedna z ważniejszych rozgrywek, wzbudzająca wiele emocji, nie tylko tutaj na boisku, ale i również w trakcie przygotowań do tej rozgrywki. Tym turniejem zawodnicy żyją przez cały rok. Choć to mecz towarzyski, pracownicy obu hut podchodzą do niego bardzo poważnie i intensywnie trenują. No mamy turnieje halowe, nie? Rozgrywki, nie? No i tam cykamy sobie w piłeczkę, nie? Przy takim wielkim meczu trzeba trochę potrenować, nie? No a na halówce to jest taki mały mecz, a tutaj już duży mecz, nie? Wśród sportowych atrakcji znalazł się także test Coopera, czyli próba wytrzymałościowa polegająca na nieprzerwanym 12-minutowym biegu. Najsilniejsi hutnicy uczestniczyli w przeciąganiu samochodu i treningach na ergonometrach. Jak udowadniają naukowcy, uprawianie sportu wydziela w ludzkich organizmach hormony szczęścia, czyli endorfiny. Te pozytywne skutki wysiłku fizycznego widoczne były u uczestników sportowych konkurencji. Bardzo przyjemnie to jest. Atmosfera miła jest i bardzo mi się podoba. Bardzo fajna impreza. Nam się bardzo. Jesteśmy w tym roku pierwszy raz, także, ale bardzo fajnie. Dzieci też nie mogły narzekać na nudę. Przygotowano dla nich m.in. komputerową grę w piłkę nożną, mnóstwo konkursów sportowych, zabaw i występów tanecznych. Florianki zakończyły się koncertem popularnej grupy Blue Café.